Proszę Państwa, dzisiaj chciałem się odnieść do sytuacji, no, która urasta do takiego pewnego problemu. Otóż pan marszałek Adam Jaruba spuścił bąka, nie przepraszał, dzisiaj nie przeprosił, dzisiaj schował głowę w piasek i nie wie, co z tym problemem zrobić. Otóż ja Państwu przypomnę, że w ubiegłym tygodniu wystosowałem takie oświadczenie, w którym wezwałem pana marszałka Adama Jarubasa do tego, aby zechciał wskazać polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy lobbują na rzecz prywatnego interesu i żeby wskazał, jakie szkody zostały wyrządzone publicznemu interesowi. Pan marszałek do tej pory na to nie zareagował, krzyknął gdzieś akysz, pewnie podczas tego chowania głowy w piasek, i w związku z tym, że nic takiego do tej pory się nie wydarzyło, ja dzisiaj oficjalnie, właśnie przed chwileczką, złożyłem stosowne pismo do Kancelarii Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, gdzie oficjalnie wzywam pana Adama Jarubasa jako marszałka województwa, bo wypowiadał się wtedy również jako marszałek województwa, nie tylko polityk PSL-u, gdzie to stosowne żądanie zostało wyartykułowane. To żądanie właśnie jest związane z tym, aby wreszcie pan marszałek miał na tyle cywilnej odwagi, żeby okazał się być dojrzałym politykiem i żeby wskazał tych polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy lobbują na rzecz prywatnego podmiotu i jednocześnie wyrządzają krzywdę publicznym podmiotom. To jest rzecz niesłychana, żeby polityk tego formatu, aczkolwiek ja uważam, że to jest mały format, z tego względu, że tak dojrzały polityk się nie powinien zachowywać, jak się zachowuje wiceszef Polskiego Stronnictwa Ludowego, że wreszcie wyjdzie, wynurzy tą swoją zanurzoną w piasku głowę i będzie miał cywilną odwagę wskazać tych polityków. Ja chcę powiedzieć, że akurat doświadczenia są takie, że to najwięcej i najczęściej tak bywało, że to właśnie politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego bardzo często czynili tak zwany lobbying, chociaż lobbying nie jest rzeczą złą, bo on jest prawnie uregulowany, ale lobbingu nie powinni czynić politycy. Oni mają inne instrumenty do tego, aby działać na rzecz szeroko rozumianego dobra ogólnego. I jestem przekonany co do tego, że to dzisiejsze wezwanie, no, które zostało oficjalnie złożone, odniesie pozytywny skutek i wreszcie pan marszałek o tym jasno i dobitnie powie. Ja chcę powiedzieć tak, że nie tak dawno temu my zmagaliśmy się z tym, ratując szpital w Starachowicach, bo domyślam się, że akurat ta rzecz dotyczy Starachowickiego szpitala, kiedy to właśnie jeden z czołowych polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego, który już dzisiaj wreszcie przestał być starostą, na szczęście starostą starachowickim, właśnie czynił wszelkie działania zmierzające ku temu, aby doprowadzić do komercjalizacji, a później prywatyzacji szpitala. To oczywiście ówczesny wicestarosta Dariusz Dąbrowski. Ja wiem, ile działania wtedy i zaangażowania wielu, wielu ludzi, ponad 9 tysięcy ludzi z powiatu starachowickiego poparło inicjatywę referendalną. A tej inicjatywie przewodniczył wówczas Andrzej Pruś, sekretarz Świętokrzyskiego Prawa i Sprawiedliwości. I to z pewnością dzięki właśnie takim działaniom dzisiaj szpital starachowicki jest nadal podmiotem publicznym i ma się zupełnie nieźle. Politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego chcieli wtedy zupełnie inaczej. I jeśli będzie w tym coś na rzeczy, chętnie damy również na to stosowne materiały, tak aby udowodnić to, kto wówczas stał za lobbowaniem w kierunku przekształcenia szpitala z samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w inny podmiot. Panie pośle, a co jeśli marszałek Jarubas nie odpowie na pańskie wezwanie? A to pan marszałek Adam Jarubas wie, co wtedy. To znaczy? No, ja sądzę, że w interesie publicznym, również wszystkich polityków, jest to, abyśmy działania w polityce opierali na prawdzie i jestem przekonany, że tej prawdy będziemy dochodzić w procedurach, które prawo przewiduje. Czyli co, w sądzie się spotkacie?
No ja mam nadzieję, że pan marszałek Adam Jarubas zachowa się stosownie do tego wezwania i zobaczymy, jak to, jak ta sprawa przybierze na mierze. Ruch jest po stronie marszałka Jarubasa. Ja go dzisiaj oficjalnie wzywam do tego po raz kolejny, aby wskazał tych polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy wyrządzili szkodę publicznemu podmiotowi i lobbowali na rzecz prywatnego podmiotu. Panie pośle, mam jeszcze takie pytanie. Dlaczego zdecydował się pan podpisać pod projektem ustawy poselskim o tak zwanej ustawy metropolitalnej? No a to jest przedmiotem dzisiejszej konferencji? Nie, ale przedmiotem bieżącej pana działalności politycznej. Pewno tutaj kolegów... To jest rzecz bardzo ważna. To jeśli chodzi o sprawę metropolitalności wielkich miast, jeśli chodzi o Warszawę, to jest rzecz bezdyskusyjna. Ja przypomnę nieudolne działania ówczesnej koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, kiedy walczyliśmy o metropolitalność Kielc. Ta sprawa spaliła na panewce. Do tej pory z tego tytułu Kielce muszą czynić wiele wysiłków, aby sięgać chociaż po odpowiednie pieniądze unijne, jak i też z innych źródeł. Kielce dzisiaj nie są miastem metropolitalnym, ale dzisiaj myślę, że po przeprowadzeniu warszawskiej ustawy przyjdzie czas właśnie i na Kielce również.